Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Olsztynie przykłada dużą wagę do propagowania wiedzy na temat prawidłowego segregowania odpadów i ochrony środowiska. Dlatego od 4 lat pracownicy spółki prowadzą zajęcia edukacyjne pod nazwą Ekolekcje. Dzięki spotkaniom w siedzibie ZGOK-u wiedza na temat wspomnianych zagadnień przekazywana jest uczestnikom zajęć, głównie uczniom szkół podstawowych i średnich, ale także studentom oraz innym grupom, które odwiedzają siedzibę spółki przy ulicy Lubelskiej 53 w Olsztynie. W pierwszym semestrze bieżącego roku szkolnego odbyło się blisko 40 zajęć edukacyjnych na terenie ZGOK-u. Ekolekcje rozpoczyna część teoretyczna, podczas której prezentowane są zagadnienia związane z gospodarką odpadami, ze szczególnym uwzględnieniem poprawnego prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. Przedstawiane są również korzyści ekonomiczne i ekologiczne, wynikające z segregowania odpadów. Prezentacja tych zagadnień jest dostosowana do wieku uczestników zajęć, a co uczestnicy sądzą o ekolekcjach w ZGOK-u, czy są faktycznie potrzebne. Bardzo potrzebne. Nam się bardzo przyjemnie z panem pracowało. A co ciekawego można było się dowiedzieć? Na przykład jak to wszystko wygląda, jak śmieci są sortowane. Czy ty sądzisz o takich ekolekcjach? Są potrzebne czy nie? Tak, bardzo. A co ciekawego można się było dowiedzieć podczas tej lekcji? No, jak wygląda segregacja śmieci i jak to ważne jest. A dlaczego? Bo po prostu jakbyśmy nie mieli tych takich miejsc, to by śmierdziało wszędzie i by zanieczyszczało świat i by było wszędzie brzydko, nie byłoby na przykład plaż, bo były zanieczyszczone i by nie było spokoju na tym świecie. Nas by trzeba było ciągle zatykać i tak ogólnie słabo by było. Nie dałoby się przetrwać. No. Bardzo potrzebne, bo myślę, że wiele osób właśnie w naszym wieku może o tym nie wiedzieć. Pomysł jest oczywiście bardzo aktualny w tym momencie, co się dzieje z naszym światem, jeżeli chodzi o zanieczyszczenia, o śmieci, o w ogóle o nasz świat, to myślę, że dzieci powinniśmy edukować w takiej dziedzinie i ta lekcja, myślę, jak najbardziej jest słuszna i powinniśmy jak najczęściej na takie lekcje przyjeżdżać. Drugą część kolekcji stanowi wycieczka na terenie należącego do ZGOK-u Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych. Odbywa się ona pod okiem eksperta, który dba zarówno o wiedzę uczestników wycieczki, jak również o ich bezpieczeństwo. Myślę, że najfajniejszym elementem ekolekcji jest możliwość odbycia krótkiego spaceru po terenie zakładu. Ale żeby wyjść na teren zakładu, musimy się odpowiednio do tego przygotować. Założycie kamizelki, założycie maseczki, kaski i tak przygotowani wyjdziemy na teren zakładu. Zapraszam. Podczas wycieczki uczestnicy kolekcji mogą m.in. zobaczyć, jak odpady zmieszane przetwarzane są na tzw. paliwo alternatywne, a także jak wygląda przygotowanie odpadów segregowanych do procesu recyklingu. Spójrzmy, jak w skrócie wygląda taka wycieczka i czego ciekawego można się na niej dowiedzieć. Pierwszym etapem naszej wycieczki jest hala przyjęcia odpadów zmieszanych. To tutaj trafiają wasze śmieci, te niesegregowane, czyli te, których nie wrzucacie do kolorowych pojemników, tylko do czarnych lub do szarych. One są tutaj przygotowywane do procesu biosuszenia. Trafiają na taką specjalną maszynę rozdrabniacz, są rozdrabniane, a następnie zostaną przeniesione do hali biosuszenia, do hali w kolorze zielonym, do której za chwilę się udamy. I jesteśmy już w hali biosuszenia, to tutaj trafiają odpady, które przed chwilą widzieliście, te zmieszane, po rozdrobnieniu. One trafiają do komór biosuszenia, jest ich tutaj 14, każda o objętości około 1300 metrów sześciennych. Te odpady się tutaj suszą przez 7 do 10 dni. Efektem tego suszenia jest tak zwane paliwo alternatywne z odpadów, z którego możemy wytwarzać energię elektryczną i energię cieplną. Dzięki temu też nie wyrzucamy odpadów, nie wywozimy na wysypiska. To jest efekt biosuszenia, czyli próbka takiego paliwa alternatywnego. Jesteśmy w segmencie odpadów opakowaniowych. To tutaj te odpady, które wrzucacie do kolorowych pojemników, które segregujecie, są przygotowywane do procesu recyklingu. Warto zobaczyć, co dzieje się z naszymi śmieciami. Dlatego pracownicy ZGOK-u zapraszają do siedziby spółki na ekolekcje. Pamiętacie, jak wyglądały odpady zmieszane w tej pierwszej hali? A teraz spójrzcie, jak wyglądają odpady posegregowane, czyli te, które już wrzuciliście do kolorowych pojemników i te, z których powstaną kolejne opakowania. Widzicie różnicę? Warto segregować odpady. W 2023 roku zajęcia edukacyjne zostaną wznowione po feriach zimowych w drugim semestrze roku szkolnego. Informacje na temat zajęć oraz dane kontaktowe znajdują się na stronie zgok.olsztyn.pl w zakładce Edukacja Ekologiczna.